Na lodowisku Jantor w Katowicach rozegrano piątą edycję karlingowego turnieju o czarny kamień Blackstone Trophy 2017, organizowanego przez Śląski Klub Karlingowy. W turnieju wzięło udział ponad 120 zawodników i zawodniczek z Polski, Francji i Szwajcarii. Zaczęliśmy 5 lat temu z okazji 10-lecia naszego klubu, a już teraz po 5 latach mamy mały jubileusz turniejowy, bo to piąty jubileusz, więc udaje się rok po roku tą imprezę rozwijać. No i jak widać, chętnych do udziału w tej imprezie nie brakuje, bo mamy corocznie 30 drużyn i z Polski, i z zagranicy, więc cieszymy się, że impreza jest ciągle bardzo popularna. Turniej jest już jakby sprawdzoną marką na mapie karlingowej Polski. Jesteśmy tu co roku. W tym roku z Krakowa przyjechało dużo drużyn jak co roku. No nam akurat idzie, bywało lepiej. Walczymy w tym momencie o finałową dziesiątkę. W tym momencie jeszcze przegrywamy, ale mamy ciągle na nią szansę. Natomiast no, zawody jak zawsze udane, dobry był bardzo lód, nie wiem czy w tym sezonie na podobnie dobrym lodzie miałem okazję grać. To jest taki turniej, który kończy w zasadzie sezon karlingowy w Polsce i my nie gramy w swoim składem. Mieszamy się trochę z zawodnikami z innych drużyn, jest taka typowo przyjacielska atmosfera i zebraliśmy fajną drużynę i na razie idzie nam dobrze, no czekamy na finał. Jest to sport dla ludzi w każdym wieku. Łatwo zacząć, oczywiście nie jest aż tak łatwo być w czołówce, ale można mieć z tego frajdę zarówno dzieci, jak i starsi. Tutaj w tym momencie w Kanadzie gra teraz polska drużyna 50+, także oni też walczą. No myślę, że głównie to. Coraz więcej ludzi gra w ten curling, coraz więcej osób spotyka się tutaj, także Katowice też jest super miejsce, gdzie naprawdę większość ludzi lubi przyjeżdżać i grać. Triumfatorami piątego turnieju o czarny kamień Śląskiego Klubu Karlingowego 2017 została drużyna Beijing 2022.